Witam Państwa bardzo serdecznie. Gospodarzem dzisiejszej konferencji prasowej jest prezydent Oświęcimia, pan Janusz Kierut. A temat dotyczy sytuacji, która miała miejsce w minionym tygodniu. Chodzi o wyłączenie działania radia internetowego Oświęcim. Panie prezydencie, bardzo proszę o informację. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo jesteście obecni na tej konferencji. Tym bardziej, że ta konferencja tak naprawdę dotyczy wolności mediów, gdyż sytuacja, która miała miejsce w tamtym tygodniu, a konkretnie w piątek, gdzie na blogu radnego Prawa i Sprawiedliwości, pracownika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, jak i też członka lokalnych władz Prawa i Sprawiedliwości, ukazał się wpis, który domaga się zaprzestania promowania Radiu Oświęcim, które jest prowadzone przez Bibliotekę Galeria Książki w Oświęcimiu, firmu Kler. Jednocześnie domaga się też ten radny wstrzymania rozdawania biletów na ten film. Następną decyzją, która była dla mnie ani po pierwsze niewiadomą, dlatego że ja nic na ten temat tego wpisu nie wiedziałem. Pan dyrektor Oświęcimskiej Biblioteki, pan Leszek Farus, podjął dla mnie, teraz patrząc z tego punktu widzenia, bardzo niezrozumiałą i złą decyzję dotyczącą zaprzestania emitowania internetowego radia Oświęcim. Tak jak powiedziałem, ja w żaden sposób o tejże decyzji nie wiedziałem. Była to indywidualna i samodzielna decyzja pana dyrektora. Ja dowiedziałem się na drugi dzień z oświęcimskich portali. Czytając portale, właśnie dowiedziałem się o tym fakcie. Dla mnie instytucje miejskie, które prowadzą działalność związaną z kulturą, to jak Oświęcimskie Centrum Kultury czy Galeria Książki, gdzie często są zapraszane różnego rodzaju osoby na wykłady, prezentacje, są miejscem, gdzie można prezentować różne poglądy, różne stanowiska, różne myśli. I tego oczekuję od dyrektorów, od tych instytucji. Nie może być też taka sytuacja, że dyrektor, który ma swoje określone poglądy, przekłada je na decyzję danej instytucji. Dlatego też zwróciłem się do pana dyrektora Oświęcimskiej Biblioteki, pana Leszka Palusa, o pisemne wyjaśnienie tejże sytuacji i zwróciłem się także o uruchomienie Radia Oświęcim. Z tego co wiem, Radio Oświęcim, internetowe Radio Oświęcim dzisiaj już funkcjonuje i mam nadzieję, że przez kolejne tygodnie, miesiące będzie funkcjonowało. Drugim aspektem w tej kwestii jest postawa pana radnego Jakuba Przewoźnika, radnego Prawa i Sprawiedliwości, członka lokalnych władz struktur tejże partii, który tym wpisem narzuca cenzurę i ogranicza swobodę działania miejskich jednostek. Dla mnie postawa pana dyrektora, tak jak powiedziałem, jest zupełnie niezrozumiała i zła, gdyż w żaden sposób nie powinien takiej decyzji podjąć. Postawa pana radnego ma charakter hipokryzji. Z jednej strony domaga się ograniczeń w postaci zaprzestania promowania określonego filmu, a z drugiej strony na kolejnych wpisach zarzuca mnie osobiście, władzom miasta, właśnie ograniczanie praw mediów do swobodnego wypowiadania się. Przypomnę, że to właśnie pan radny Prawa i Sprawiedliwości Jakub Przewoźnik narzucał tą cenzurę, domagając się właśnie zaprzestania promowania określonego filmu. To nie pierwszy przypadek tejże osoby, jeżeli chodzi o próbę wpływania na sposób postępowania, myślenia szeroko rozumianych tutaj władz miasta. Mieliśmy taką sytuację, że końcem 2016 roku płynęła interpelacja
tejże interpelacji radny zarzucał urzędowi miasta współpracę z, jak to nazwał, z mediami o charakterze lewicowo-liberalnym. No powiem szczerze, nie wiem, co radny miał na myśli, ale to jest kolejny przykład narzucania i wpływania na instytucje miejskie ze swoim poglądem. No, mamy taką sytuację, że radny Prawa i Sprawiedliwości mówi nam, co mamy czytać i gdzie mamy czytać. Mówi nam, co mamy oglądać albo czego nie oglądać. Za chwilę zacznie nam mówić, jakiej muzyki możemy słuchać albo jakiej muzyki nie wolno nam słuchać. Więc ta postawa jest zupełnie nie do przyjęcia i ja takiej postawy nie akceptuję. Dopóki będę prezydentem, jestem gwarantem niezależności miejskich instytucji kultury, a jednocześnie jestem także gwarantem wolności obywatelskich mieszkańców Oświęcimia. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Panie prezydencie, w takim razie jak Pan skomentuje fakt, że jeden wpis radnego PiS-u powoduje, że dyrektor miejskiej jednostki kultury wyłącza radio? No, czy pan dyrektor Palus pańskim zdaniem przestraszył się tego, czy też radny przewoźnik ma taki ogromny wpływ na osoby kierujące miejskimi jednostkami? No, tak jak powiedziałem wcześniej, ta decyzja była zła pana dyrektora, dlatego też poprosiłem o pisemne wyjaśnienie powodów tej decyzji. Mam nadzieję, że pan dyrektor w najbliższych godzinach, dniach wyjaśni nam, dlaczego podjął taką decyzję. Pan dyrektor Palus w rozmowie z portalem Fakty Oświęcim stwierdził, że już wcześniej nosił się z zamiarem wyłączenia Radia Oświęcim z internetu, tak żeby stało się to tylko i wyłącznie radio biblioteczne. Natomiast ta decyzja, ten wpis radnego przewoźnika tylko przyspieszyły te decyzje. Czy panu coś było o tym wiadomo, żeby Radio Oświęcim miało rzeczywiście przestać nadawać swój program w internecie, a żeby było słyszalne tylko i wyłącznie w budynku biblioteki? Znaczy, jeżeli chodzi o decyzję pana dyrektora i połączenia to z pisem pana radnego Jakuba Przewoźnika, to tak jak powiedziałem, była to fatalna decyzja pana dyrektora, gdyż nie powinny absolutnie radny tutaj wpływać na to, czy dana treść będzie publikowana, czy nie publikowana w Oświęcimskim Radiu. Natomiast jeżeli mówimy o Radiu Oświęcim, jego funkcjonowaniu, tak jak państwo wiecie, ten projekt już funkcjonuje kilka lat w Oświęcimie. Myśmy tutaj wspólnie z dyrekcją Oświęcimskiej Biblioteki starali się o to, żeby radio nie było tylko w internecie, ale żeby było w eterze. I takie działania prowadziliśmy już od tamtego roku. Przygotowaliśmy określony wniosek do tutaj Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji właśnie o to, żeby była możliwość użyczenia pasma i dostaliśmy wstępne zapewnienie, że taka możliwość istnieje. Został nawet ogłoszony konkurs na to pasmo, ale z niezrozumiałych powodów w tym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wycofała się z tego konkursu i tym samym nie było szansy na to, żeby to pasmo uzyskać. Bo oczywiście rozwój radia od początku był taki, miał być, że pierwsze jest internetowe radio, natomiast docelowo to radio będzie w telewizji. Ale to nie jest nasza decyzja. Myśmy nawet zapewnili na to środki, że będziemy mieli radio właśnie w eterze, natomiast jest to decyzja, bym powiedział, trochę polityczna, dlatego że ostateczną decyzję tutaj podejmuje też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Oni decydują o pasmach, tak, które są w przestrzeni publicznej. Panie prezydencie, czy wyciągnie pan konsekwencje służbowe wobec dyrektora miejskiej instytucji pana Leszka Palusa? No, zostawmy dyrektorowi czas na to, żeby nam wyjaśnił, jakie były powody tejże decyzji. Tak jak powiedziałem, decyzja była zła. Zobaczymy, czym to będzie argumentował. Czy pan dyrektor podjął decyzję jednoosobowo, czy też była konsultowana w gronie dyrekcji, na przykład z wicedyrektor panią Mariolą Talewicz? Proszę pytać o to pana dyrektora. Na pewno nie była konsultowana ze mną. Ja o tej decyzji nic nie wiedziałem. Tak jak powiedziałem na początku, była to indywidualna decyzja pana dyrektora Leszka Palusa, dyrektora Oświęcimskiej Biblioteki. Ale tak powiedziałem, no tutaj dyrektor ponosi też, zarówno podejmuje decyzję, jak także ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z funkcjonowaniem jednostki kultury, jaką jest właśnie Oświęcimska Biblioteka.
Panie prezydencie, ja chciałem ponowić tę część pytania, na którą pan jednak nie odpowiedział. Czy wiadomo było panu, że Radio Oświęcim w internecie ma zamilknąć z dniem 1 stycznia 2019 roku? Znaczy powiem tak, że to była sytuacja rozważana, natomiast na pewno nie było decyzji jakiejś ostatecznej, że z dniem 1 stycznia radio przestaje istnieć. Dlatego, że takie rzeczy podejmujemy przy projekcie budżetu. Jesteśmy dopiero na pracy nad projektem budżetu i ewentualnie ta decyzja ostateczna mogłaby zapaść z dniem 1 stycznia roku przyszłego. Ale nic nie ustaliliśmy, jeżeli chodzi o kwestie związane już z konkretną decyzją. Tak jak powiedziałem, rozważane był wcześniej, jak gdyby w tym modelu rozwoju radia było możliwość właśnie funkcjonowania go w eterze. No i na pewno byśmy teraz spotkali się i spotkamy się z dyrekcją biblioteki dotyczącą, co dalej z Oświęcimskim Radiem. Tak? Czy w takiej formule, które dzisiaj funkcjonuje, czyli wyłącznie w internecie i wyłącznie w bibliotece, jest to wystarczające i potrzebne, czy jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Panie prezydencie, nie widzę na dzisiejszej konferencji naszych kolegów z Radia Oświęcim. Czy dyrekcja zakazała im udziału? No, proszę pytać dyrekcji biblioteki. Przecież ja tutaj nie decyduję, kto przychodzi na konferencję. Cieszę się bardzo, że Państwo jesteście.